Шарабан мой, американка, какая ночь, какая пьянка. Хотите пейте, посуду бейте, мне все равно, мне все равно. Бежала я. Witam serdecznie, spotykamy się w Zwierzyńcu na Letniej Akademii Filmowej, gdzie wystąpił Pan ze swoim recitalem Bandit & Songs. Proszę opowiedzieć o tym wydarzeniu. No ładnie Pani zaczęła wydarzenie. To jest taki recital blatnych pieśni. To jest rosyjski zwrot, który żartobliwie przetłumaczyłem jako Bandit & Songs. To są takie pieśni trochę więzienne, trochę uliczne, zaczęło się wszystko w Odessie. No jest to bardzo taka dla mnie ciekawa sfera, ponieważ był to mój sposób wejścia w kulturę rosyjską, w język rosyjski. Wykonuję to nie tylko na takich eleganckich imprezach jak Letnia Akademia Filmowa czy festiwale filmowe, ale na przykład śpiewam w więzieniach i na ulicy. No, było moim marzeniem, żeby śpiewać na ulicy. Ten repertuar akurat doskonale się nadaje na jakieś takie późne wieczory weekendowe, kiedy wszyscy są trochę pijani i tak nawet nie znając rosyjskiego przystają, wsłuchują się. W więzieniach bardzo lubię występować z tego względu, że mam świadomość, że mam atuty. Znaczy, raz, że ten repertuar, mimo że najczęściej rosyjskiego nie znają albo znają tak po łebkach, natomiast ta tęsknota, która jest w tych piosenkach, do nich dociera. Nam wychowawcy opowiadali mi w więzieniach, że ci chłopcy tak wyglądają napakowani, każdy tam trzeba być kozakiem, żeby przetrwać. Natomiast wychowawcy mówią, że po nocach, no to tam jak nikt nie słyszy, to płaczą w poduszkę jak dzieci. Każdy moment na to, żeby zmienić życie, każdy moment jest dobry. Siedzisz czy nie siedzisz, to nie jest największa tragedia, że siedzisz w więzieniu. Ja tam mam za sobą różne głupoty, które w życiu robiłem, o tym opowiadam i mówię im, że wziąłem się za siebie i patrzcie, śpiewam po rosyjsku, gram na gitarze, jestem zadowolony z życia, uśmiechnięty. Przez to chcę powiedzieć, że z jednej strony jest to dla mnie świetna zabawa, a z drugiej strony to jakąś taką, całe życie chciałem jakąś misję spełniać i tutaj to jest moja misja, tak? Вот я откинулся, какой базар вокзал, купил билет в колхоз большое дышло. Ведь я железо с бандитизмом завязал. Все по уму, улажен, все же вышло. Ze zdumieniem odkryłam, że pan śpiewa. Czy jakoś znajduje się pan w tym nurcie śpiewających aktorów? Nawet nie chcę nazywać specjalnie śpiewającym aktorem, chociaż no, można by to i tak określić. Ja zacząłem śpiewać, kupiłem sobie gitarę właśnie z powodu tych rosyjskich piosenek. Kiedyś tam wpadła mi w rękę płyta, 2 lata tego słuchałem i postanowiłem, że coś z tym będę robił, bo skoro słucham tego codziennie, to znalazłem człowieka w Łodzi, który pochodzi z Odessy, nauczył mnie tego żargonu i przede wszystkim wyjaśnił mi, o co w tym wszystkim chodzi. Ja dość głęboko jestem wgryziony w temat. Ja pojąłem, jak piękny i nieznany świat jest po tamtej stronie granicy, jak jest mi to bliskie przede wszystkim. Jakaś taka brakująca, nie wiem, część mojej duszy się trochę odnalazła. Tak. Na szczęście jestem wolny, wie pani, od no, chęci robienia w Polsce kariery jako radziecki piosenkarz. O. Póki co jeszcze traktuję to jako zabawę.
Właśnie, a czy ta zabawa wpływa jakoś na pana aktorstwo, na wybory ról? To na pewno wzbogaca, poszerza kontakty. Zresztą akurat w moim wypadku to zwróciło uwagę na kulturę rosyjską, na kino rosyjskie, na to, jak chłopcy tam grają, jak fantastyczni aktorzy tam pracują. Odnoszę wrażenie, że my w Polsce tego nie doceniamy i że tak, żeby przypomnieć sobie o pokorze, powinniśmy częściej oglądać rosyjskie filmy. Noć tumanna taka, ale kruk ciemno. Malcik maleńki staje w mieczdaja pod dno. On staje k stinie przyżaty. Jeżeli już raz zagra pan u jakiegoś reżysera, myślę tu na przykład o Pasikowskim czy o Smarzowskim, to pojawia się pan w kolejnym obrazie tego twórcy. Znaczy, to mnie akurat cieszy. Dlaczego nie potrafię odpowiedzieć, to należy spytać Wojtka. Ze Smarzowskim to się lubimy i tak jak Wojtek to nazywa, nadajemy na jednej fali, więc... Wygląda to tak technicznie, że jak Wojtek przygotowuje kolejny film, to ja się do niego prewencyjnie nie odzywam w ogóle, towarzysko, żeby nie wywierać presji żadnej takiej towarzyskiej, że no chłopie, no przecież jestem twoim kumplem, to powinienem grać w twoim filmie, więc w ogóle się do Wojtka nie odzywam. I jak do tej pory to działa, ponieważ dzwonią asystenci i mówią, że grasz, więc póki co pozostanę przy tej metodzie. Nie wiem, no, bardzo się cieszę, no bo teraz w tej Róży z Mazur, którą właśnie Wojtek rozpoczął, też gram, więc jestem zachwycony. Ja sam ranien w czystym polu, potomu i zrenie potierał. A sestra moja w niewolę, ja sam ranien w czystym polu, potomu i zrenie. Jak pracuje pan nad swoimi rolami? Przede wszystkim staram się skorzystać z doświadczeń, z tego, co widziałem, co słyszałem, że nie wiem, jakoś taką mam na przykład jakąś taką szczególną wrażliwość na temat dialogów, że bardzo rzadko gram tekst, który jest napisany. Czy zdarza się to, ale rzadko, że coś tam da się poprawić. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że tekst jest zły, tylko że potrafię znaleźć coś, co jest bardziej przystające do mnie, że ja lubię mówić swoim tekstem. A stój, parawoz, nie stuci kilka miosa. Przy tych małych rolach, epizodach, to naprawdę trzeba bojowo pomyśleć, w jaki sposób w tak krótkim czasie, na tak małym materiale postać ma zaistnieć. Bo mnie nie jest wszystko jedno, czy ona zaistnieje, czy nie. Chcę bardzo, żeby zaistniała i trzeba znaleźć sposób. I to jest dość trudne, ponieważ jest mało materiału i to trzeba czymś, no coś wynaleźć. Więc to jest też rodzaj takiego, powiedziałbym, potrzeba jakiegoś kunsztu, by tak się stało. Twój syn nie taki, jak był wczoraj. A jakie kino lubi pan oglądać? Na jakie filmy pan jako widz czeka? Byczajowe jakieś takie, żeby jakieś trudne losy były, żeby ludzie wychodzili na idiotów, żeby musieli walczyć ze swoją pychą. Ja to u siebie lubię. Los mnie ćwiczy i lubię to oglądać na ekranie.